Cześć, witam Cię serdecznie. Kiedy próbujesz schudnąć, oczywiste, że chcesz mieć zgrabne i jędrne ciało. Jednakże zazwyczaj koncentrujesz się tylko i wyłącznie na niższej liczbie na wadze. A wyobraź sobie, że jesteś w stanie trenować, jeść w sposób, który pozwala zmniejszyć tkankę tłuszczową i jednocześnie poprawić tkankę mięśniową. Brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, prawda? Jeśli tak twierdzisz, to koniecznie kontynuuj, proszę, oglądanie tego wideo, bo na specjalną prośbę dzisiaj opowiem Ci dokładnie, jak zacząć korzystać z rekompozycji z ciała i dlaczego chcesz wdrożyć to narzędzie do swojego procesu już teraz. No to co? Zaczynamy! Aby zrozumieć rekompozycję ciała, musimy najpierw zrozumieć, czym jest tak naprawdę skład ciała. Bo skład ciała odnosi się do ilości tłuszczu i masy beztłuszczowej, czyli mięśni, kości i wody, którą zawiera Twoje ciało. Analiza składu ciała pozwala lepiej zrozumieć naszą formę, a to dlatego, że procent tkanki tłuszczowej w stosunku do masy mięśniowej lepiej odzwierciedla ogólną kondycję ciała niż patrzenie tylko na wagę czy też BMI. I rekompozycja ciała może być opisana jako manipulacja składem ciała ze szczególnym naciskiem na zmianę i ilości i proporcji tkanki tłuszczowej i tkanki mięśniowej. Z tego powodu, jeśli Twoim celem jest mieć wysportowaną, szczupłą, no i stonowaną sylwetkę, musisz skupić się po prostu na właściwym treningu i na odżywianiu. I rekompozycja jest przeznaczona dla wszystkich osób, które chcą przenieść swoją sylwetkę na wyższy poziom, bo rekompozycja ciała prowadzi do zdrowych zmian w stosunku tłuszczu do mięśni. No i w tym wypadku koncentrujesz się po prostu na składzie ciała, a nie tylko na wadze. No i trzeba zaznaczyć, że podczas gdy ćwiczenia cardio są ważne dla utraty wagi i ogólnego stanu zdrowia, to trening siłowy jest tak naprawdę niezbędny, aby zmienić skład ciała. Ponadto dieta bogata w białko ułatwia utratę tłuszczu i jednocześnie wspiera wzrost mięśni. No i głównym powodem, dla którego rekompozycja ciała jest tak ważna, szczególnie dla kobiet, jest to, że uczy, że wyższe ilości białka i trening siłowy nie są tak złe, jak przedstawiają to media. Te narzędzia są korzystne dla pozytywnych zmian składu ciała, ale także prowadzą do trwałej transformacji sylwetki. No i dla starszych kobiet jeszcze ważniejsze staje się wdrażanie rekompozycji ciała w swój styl życia, bo kobiety na ogół mają mniejszą gęstość kości niż mężczyźni. A gdy poziom estrogenu zmniejsza się w okresie menopauzy, ryzyko osteoporozy staje się znacznie wyższe. Dlatego, gdy wdrożysz do swojej rutyny trening siłowy, zoptymalizujesz proporcje makroskładników odżywczych, pozwoli Ci to zwiększyć beztłuszczową masę mięśniową, a także zwiększyć siłę, no i przede wszystkim gęstość kości. Dokładnie. Dobrą wiadomością jest to, że rekompozycja ciała przynosi korzyści każdemu, niezależnie od ilości tłuszczu, który chce ktoś stracić, lub mięśni, które chce zdobyć. Z pewnością najbardziej skorzystają z niej początkujący i powracający po przerwie miłośnicy fitnessu. Kluczem do skutecznej zmiany kompozycji ciała jest znalezienie właściwej równowagi między dietą a ćwiczeniami, a w tym na pewno pomoże Ci Twój osobisty trener. No i co ciekawe, rekompozycję ciała można uzyskać podczas redukcji, jak i podczas fazy utrzymania wagi. I jednakże trzeba zaznaczyć, że w porównaniu z innymi metodami odchudzania, gdy skupiasz się na kompozycji ciała,
możesz doświadczyć znacznie wolniejszej utraty masy ciała lub nawet jej brak, patrząc z perspektywy wagi. Dlatego bardziej skuteczną metodą w tym wypadku będzie lustro, centymetr, no i na przykład kaliper do pomiaru tkanki tłuszczowej. Przekonałem Cię? Jeśli tak, bardzo dziękuję za uwagę. Jak zawsze, bardzo, ale to bardzo proszę zostaw kciuk w górę, jeśli podobało Ci się to wideo. Twój kciuk w górę jest dla mnie niezmiernie ważny, także czuj się swobodnie. I jeśli temat rekompozycji to dla Ciebie nowość i nie wiesz jak zacząć, a chcesz krok po kroku z moim wsparciem osiągnąć wysportowaną i szczupłą sylwetkę, to zdecydowanie sprawdź mój 90-dniowy program, który wspiera również kobiety zainteresowane rekompozycją. A dodatkowo już dzisiaj możesz pobrać, i to zupełnie bezpłatnie, e-book, w którym omawiam, jak w 5 krokach możesz zmienić skład ciała. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie tego wideo, także pobierz go i miłej lektury. No i jeszcze raz dziękuję Ci za poświęcony czas. Mam nadzieję, że przekazałem Ci wartość. Także do następnego. Trzymaj się. Cześć.